3, 2, 1. Tommy, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca, to jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? No, dobra. Hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent urodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie, nie, nie. Oh, ha, ha, ha. Skąd wzięłaś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, chciałbyś. Daj mi tatę do telefonu. Wujku Tommy, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Halo? O co chodzi? Cholera. Zapomniałam mu jej dać.
Nie ma sygnału. Tato? Tatusiu? Jesteś tu? Zobaczyliśmy, mają związek z przetaczającą się przez kraj pandemią. Gdzie jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Już, mamy wyciek gazu. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... Tato? Co się dzieje? To jego telefon. Osiem nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś, do cholery? Odedzwoń. Zaraz będę. Gdzie on jest? Gdzie byłeś? Sara, nic ci nie jest? Tak. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd! Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Tu Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Jezu! Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu, chodź tu! Jimmy! Jimmy, odchodź! Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób tego! Idź! Zabiłeś go. Sara? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Tak. Tommy, chodź. Chodź. Gdzieś ty się podziewał? Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy stąd. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowała. Czy możemy już jechać? Zaradzili się pasożytem czy coś. Powiedzmy, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki.
Wysiadły komórki. Radio. Po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do hrabstwa Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 71. Tak wiem. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z masakrą. Tommy! Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni, zaufaj mi. Okej. Zobaczmy, czego chcą. Co ty wyprawiasz? Jedź! Joel, mają dziecko. Wiem! Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się, Tommy. Czekajcie! Wiem, co mówię, zaufaj mi. Ktoś inny się zatrzyma. Mogliśmy pomóc. Pomysł. Może moglibyśmy się cofnąć? No co jest, kurwa, dawaj! Kurwa mać! Zobaczaj! Tommy! Tommy! Ja pierdolę! Co to, kurwa, było? Widziałeś? Tak, widziałem. Boże, skręć tutaj! Nie. Ruszcie się, ludzie! Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd. Staram się. O nie. Nie możemy się tu zatrzymać. Nie przejadę przez nich do chuja. Szybko, wycofaj! Są też za nami. Tam. Trzymajcie się. Jedź! Uważaj! Tatusiu? Podaj mi rękę. Co się stało? Noga mnie boli. Mocno? I to mocno. Musimy uciekać! Boże. Osłaniaj nas. Chodź, Łoko. Trzymaj się mnie. Okay. Tato, boję się. Zamknij oczy, skarbie. Patrz na mnie, skarbie! Nie patrz sam! Dobrze! Wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Uciekajcie, ich jest za dużo!
Szybko! Nie żyje! Cholera! Zaraz będziemy na miejscu. Za momencik. Przechodzą przez płot! Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia! Dalej! Joel! Ruchy! Dotrzyjcie do autostrady! Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę! Tylko Tommy! Spotkamy się tam! Szybko! Tato, nie możemy go zostawić! Nic mu nie będzie. Jeszcze kawałeczek. Doganiają nas. Tato? Już dobrze, kochanie, jest spokojnie. Hej! Potrzebujemy Stać! Pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Strzelam! Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z Wojkiem tam? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... Nie! Proszę, nie. O nie! Sara? Przesuń rączki, skarbie. Wiem, kochanie, wiem. O Boże. Posłuchaj mnie. Wiem, że boli, skarbie. Nic nie będzie, nie zasypiaj, czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, Oleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara? Kochanie. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Proszę. Proszę. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Gdy znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w świetliki. Zaraz, moment. Miły poranek? Drinka? Nie, nie chcę drinka.
A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Któryś z tych dupków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. Trzeci posterunek jest otwarty. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy. Dostałam papiery. Wyznaczyli mnie do prac na zewnątrz. Bez sensu. Przecież to robota dla żołnierzy. Rozmawiam z nimi. Jedzenia. Długo jeszcze? Kobiet, jak tylko żebyś dotrze, otworzymy drzwi, okej? Zarażają. To znaczy, że coraz więcej osób wymyka się na zewnątrz. Załatwiłam nam nowe papiery. Przejdziemy bez problemu. Dokumenty. Proszę. Czego tu szukacie? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobra, wchodźcie. Dzięki. Uciekajcie, szybko! Zamykaj! Świetniki! Uciekaj! Joel, chodź, wiem! Joel, idziemy, chodź! Obowiązuje tam całkowity zakaz wstępu. Uwaga! Idziemy. Punkt kontrolny numer 5 jest zamknięty do odwołania. Obowiązuje tam całkowity zakaz wstępu. No to łatwą drogę szlak trafił. Opatrzane, okej? Wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło. Na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Robertowi. Jasne.
Ej, Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? A, Marlene wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlene? A czego świetliki chcą od Roberta? Myślisz, że mi powiedziała? Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszył. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Okay? Wojskowi niedługo będą tu szaleć. Tak, na razie. Marlene szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. To tutaj. Cześć. Co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Joel, pomóż mi z tym. Uważajcie na siebie. Niech się stanie światło. Uch, jest bardzo spali. Nie powinien mi to wrzucać, czego popadnie. Bierzmy nasz sprzęt. Cały czas leżą tu nasze plecaki. Mało amunicji. Czyli nie możesz próbować. Dobra, kowboju. Posadź mnie. Gotowy? Tak jest. Chodźmy. Dobra. Uważaj. Zawsze uważam. To podchwytliwe pytanie. Dawno nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. No cóż, jestem romantykiem. Tak, to widać. Gdzie drabina? Musi być gdzieś tutaj w okolicy. Jest! Super, przynieś mi. Damy przodem. Dama. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Rzadko się mylę. Tędy.
Tędy. Myślisz, że Robert wciąż ma naszą broń? Lepiej, żeby miał. Jak już odzyskamy towar, to bez problemu go rozładujemy. A propos, kiedy kolejna dostawa? Bill ma ponoć załatwić więcej leków i amunicji w przyszłym miesiącu. Czekaj! Zarodniki. Skąd one się biorą do cholery? Ostatnio było tu czysto. Coś je tu rozpyla. Ostrożnie. Mamy winnego. To świeże zwłoki. Oczy dookoła głowy. Przyciśniemy się tędy. Nic ci nie jest? Ta. Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Tędy. Spokojnie. Jest! Ostrożnie, ostrożnie. Pomocy. Maska mi się zepsuła. Proszę, nie chcę się przemienić. Błagam! Co chcesz zrobić? Spadamy stąd. Słyszysz? Do miasta.
Świeże powietrze. Właśnie dlatego lubię być na zewnątrz. Nienawidzę miejskiego smrodu. Powiedz Billowi, żeby ci skołował odświeżacz powietrza. Jakby pomysł. Szkoda tylko, że są przeterminowane. Tędy. Cholera, deska spadła. Byłbyś tak dobry. Idę. Podaj mi ją. Ciężka jest. Dam radę. Okej. Jesteśmy blisko. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Czysto, chodźmy. Podnieś tę amunicję. Na pewno się przyda. Hej, mały. Sprawdź, czy droga wolna. Żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, okej? On wie, że do niego idziemy. To tylko dodaje pikanterii. Dobra, chodź. Hej, Tess! Hej, śliczniutko, co tam? Masz jakiś nowy? Nie teraz. Nie, spoko. Okay. Nie teraz, słyszysz? Okej, rozumiem. Nie ma co być białe. Hmm.
Ręce psujesz, kupujesz. Tess. Cześć. Dawno cię nie było. Jezu! Ej, blokuj! No, dokąd? No, sorry, Tess. Nie wiedziałem, że jest z tobą. Wchodźcie. Co to? Stary dzień. Szukam Roberta. Przechodził tędy? Pół godziny temu. Poszedł na nabrzeże. Tam jest. Przepuśćcie nas. Radzę wam zawrócić i wracać tam, skąd żeście przyleźli. Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Możemy to rozegrać pokojowo. W tył zwrot i wypierdalać. Nie ruszę się stąd bez Roberta. Rozjebię ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz? Jebać to. Chować się! Gotowy? Tak. Zajebie się, będę kurwa! Cię osłaniać. Zajdź ich z boku. Proszę bardzo. Dobra robota, kowboju. I wzajemnie. Skąd on do cholery wytrzasnął tych ludzi? Robert to spec od wystawiania czeków bez pokrycia. Ukróćmy ten proceder. Tędy nie przejdziemy. Hej, podsadź mnie. No dobra. Podaj mi rękę. Tutaj, Joel. Kolejni ludzie Roberta. Widzę. Skąd wiesz, że tu przyjdą? Dwóch naszych zginęło, próbując zjąć Tess. Na bank pojawi się tu z Joelem, żeby dopaść Roberta. Jezu. Mogliśmy nie brać tej fuchy. Nic już nie poradzi. Cicho i skutecznie. Rozdzielmy się. Sprawdźcie, nikt się tu nie kręci. Ruchy.
Zapomniałem ci powiedzieć. Widziałem dzisiaj na mieście 5 cywili w kajdankach prowadzonych przez wojskowych. Niech zgadnę. Świetliki. Tak. Ustawili ich pod ścianą i jeb. Po prostu rozstrzelali. Kurwa. Podobno to teraz normalka. Ostro się za nich wzięli. Mój kuzyn się z nimi skumał. Poważnie? Ta, dureń myśli, że uratuje świat. Niech uważa na siebie. Stary! Przeszukajmy to miejsce. Zaopatrzeniem zabezpieczone w południowym magazynie. Dobra, jeszcze jeden szybki obchód i spadamy. Zaraz godzina. Co z Robertem? Z kim się dzisiaj chowa? Nie zostanie tu sam, ma paranoję. Nie wiem, kurwa, trzeba pogadać z innymi. Coś się wymyśli. Okej, czekaj. Możemy coś wykombinować. Dogadamy się. Gówno, nic tu nie ma. Dobra, idziemy dalej. Nie rób nic pochopnie. Wyluzuj.
Zapłacisz mi za to! Idźcie, osłaniam was! Jasne! Gdzie cię poniosło? Mogliśmy wziąć więcej ludzi. To by nas spowolniło. Tak, masz rację. Chodź. Droga do doków prowadzi tędy. Jest nasz chłopiec. Sukinsynek. Kończmy z tym. Trzeba działać ostrożnie. Dostały dawno temu. Straciliśmy wszystkie kontakty na północy i południu. Nie wiem, kto teraz będzie nam dostarczał towar. Dlatego musimy brać te gówniane ochroniarskie fuchy. Pierdolony Robert, oby nadawał się do tej roboty. Nawet jeśli to co z tego? Mówić, ta strefa jest skończona. Trzeba się stąd zawijać. Pojebało cię? Wyjście na zewnątrz to samobójstwo. Robownikom się jakoś udaje. Jak myślisz, co się stało?
kończy! Koleś! Tak się to załatwia. Zabił go! Zabił go! Rozdzieli cię! Nie. O kurwa, kolejny trup! Masz tam coś? Nic ani! Nie, stary, nic tu nie ma! Nic tu nie znalazłem! Ja też! O Boże! O Boże, chrzanić ich! Biuro. Robert pewnie tam wbiegł. Chodźmy. Nie ma co czekać. Cholera! Do tyłu, kurwa, do tyłu! Chcemy tylko pogadać, Robert. Nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać! Odłóż broń! Weź się, pierdol! Ucieka! Robert! Joel, tędy! Yeah.
Cześć, Robert. Tess, Joel, nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Kurwa mać! Stęskniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, okej? Okay? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że... Tyle, że to jest skomplikowane. Po prostu mnie posłuchajcie. Dobra! Przestań miauczeć. Mów to z bronią. Sprzedałem ją. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru, miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak, ja... Kto ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Dajcie mi tylko kilka... Powiesz, kto ma tę broń? Oddałem ją Świetliku. Miałem dług u Świetlików. Co? Hej. Oni już wszyscy prawie padli. Możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajerów! Załatwmy ich! To naprawdę głupi pomysł. I co teraz? Idziemy odzyskać towar. Jak? Nie wiem. Wyjaśnijmy im, jak się sprawy mają. Więc poszukajmy jakiegoś świetlika. Nie musicie daleko szukać. No i proszę. Królowa Świetlików. Co tu robicie? Interesy. Coś źle wyglądasz. A gdzie Robert? Potrzebny był mi żywy. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią. O ilu kartkach rozmawiamy? W dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przetrzebili. A dokładnie tak było. Pokażę wam ją. Muszę stąd wiać. Decydujcie się. Najpierw zobaczę broń. Za mną. Musimy się stąd wydostać. I to już. Nie daj mu się ruszyć! Mamy umowę. Wiem, którędy pójść. Za mną. Twoi ludzie? Niedobitki. Dlatego zwracam się do was o pomoc. Tędy. Czemu akurat teraz? Siedzieliśmy cicho. Planowaliśmy wynieść się z miasta, ale wojskowi postanowili zrobić z nas kozła ofiarnego. Zaleźli wam za skórę. Joel, pomóż mi.
Jak się trzymasz? Czekajcie, żołnierze. To jest wyjście. Drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Wiem, że to nie w twoim stylu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodźmy. Musimy się dostać do drzwi. Zły moment, by z nami zadziałać. Nie żyje! Nie żyje! Uważajcie, mamy kolejne ciało! Hej, rozdzielicie!
Dobrze. Sukinsynu! Teraz cię mam! Nie, nie! O, proszę nie! Nie zabij mnie! Proszę, daj mi odejść! Cholera, dopadli Warrena. Żegnaj, przyjacielu. Musimy iść, Marlin. Zaraz tu będą kolejni żołnierze. Racja. Chodźmy.